Cześć, witamy Was bardzo serdecznie na kolejnej wyprawie spinningowej. Dzisiaj będziemy poszukiwali typowych silnych drapieżników, takich jak szczupak, sandacz i najprawdopodobniej woleń. Pokażemy Wam, jak podchodzimy do łowienia tych ryb, jakie stosujemy techniki łowienia, jakie przynęty. Oczywiście będzie mowa o łowieniu ryb w dużej niżynie rzece, takiej jak Odra. Pogoda taka typowo jesienna, nie jest zimno, jest tak dżysto. Bardzo fajne warunki do łowienia, nie ma co ukrywać. Woda wysoka, to trzeba przyznać, że w ciągu kilku dni woda podskoczyła i to znacznie. Większość główek jest do połowy pozalewana. Niemniej jednak na takiej wodzie łowi się bardzo przyjemnie, dużo lepiej niż na niżówce. Przed nami sporo główek do obłowienia. Będziemy szukali, gdzie są dołki, zagłębienia. Troszeczkę pamiętamy z miesięcy letnich, gdzie są miejsca takie właśnie z głębszymi rejonami i tam będziemy posyłać swoje przynęty. Skupimy się też na łowieniu boleni z dna, gdyż tu już jest najlepszy okres, żeby takie ryby tam właśnie poszukiwać. Wytypowałem pierwszą główkę, pierwsze łowisko. Idę zobaczyć, co tam będzie w wodzie się działo. Przezbrałem się na szczupaka, wiadomo, stalka obowiązkowo musi być, żeby ryby nie stracić. W tym wypadku stalka około 25 cm. Na koniec zestawu założę gumę Kajtecha na główce 12 gram. Sprawdzimy, jaka jest głębokość łowiska, czy nie trzeba będzie założyć główki cięższej. Zanim jednak rozpocznę łowienie, to powiem Wam kilka słów o zestawie, którego dzisiaj używam. Kij amerykańskiego producenta. Kij u akcji szczytowej Wally Series, czyli seria sandaczowa. Opisany do 11 gram. Z tym, że nie możesz temu tak wierzyć na 100%, bo zdecydowanie operuje przynętami w dużo większej gramaturze. Komfortowo się tym łowi. Górna granica wyrzutu jest zaniżona. Kij z zieloną rękojeścią, żeby lepiej było czuć brania. Tutaj palce spoczywają na blanku, tak jak widać. Fajnie czuć każde puknięcie przynęty o dno. Kołowrotek. Tym razem do zestawu mam podczepiony kołowrotek Dragon FD1030i. Założyłem do niego podwójną korbkę z innego kołowrotka. Po prostu lubię łowić na podwójne korbki. Wygodniej, dużo wygodniej mi wtedy się zwija. Na kołowrotek mam nawiniętą plecionkę grubości 0,12. Jest to optymalna grubość linki na jesienne drapieżniki. Wchodząc na łowisko, łowienie najlepiej zacząć od początku główki, najlepiej w narożniku. No w tym wypadku akurat się nie udało, bo jest bardzo mocno zakrzaczone. Nie ma możliwości dojścia do wody. Niemniej jednak zawsze zaczynamy tak, że rzuty wykonujemy od narożnika, wachlarzem. Przesuwamy się w stronę główki. Wtedy jest najlepiej, najbardziej optymalne łowienie. Sprawdzając jednocześnie, jaka jest głębokość łowiska i ustalając gramaturę ciężaru główki. Próbował i się przyhaczył. Widzisz? Mały szczupaczek. Maluszek. Co padł? No, kilka lat i będzie miał fajne rozmiary. Wypuszczam, niech sobie rośnie. Ja oraz Tomek najczęściej łowimy techniką opadu. Czyli posyłamy przynętę przed siebie, czekamy aż opadnie do dna i delikatnymi podbiciami podrzucamy przynętę. Pamiętajcie, że kluczowa jest tutaj sprawa, żeby przynęta jednak doleciała do dna, tak? Obserwujemy szczytówkę, patrzymy, jak czy linka jest napięta. Jeżeli linka się zluzowała, znaczy, że przynęta należy na dnie i można zacząć prowadzenie przynęty. Wybierając się na jesienną wyprawę na drapieżniki, warto zebrać ze sobą spora sala przynęt. My też tak robimy. Na pewno zabieramy ze sobą zestawy przynęt gumowych. Najczęściej łowimy na ripery, choć i twistery też się zdarzają. Tu na przykład przynęty, na którą często łowimy. A tutaj odpowiednik w innym kolorze.
kolorystyka jest istotna. Trzeba zmieniać jednak kolory podczas łowienia. Czasami ryby reagują tylko na jeden dany kolor w danym dniu. Nie bójcie się też agresywnych kolorów, takich na przykład jak ten. O, tutaj mam inny kolorek. Próbujcie. Jeżeli nie biorą na kolory takie bardziej stonowane, przypominające naturalny kolor, jakim jest rybek, na jakie drapieżniki polują, warto skończyć na takich właśnie kolorkach. Może akurat będą dobre w określonym dniu na określonym łowisku. Różnorodność przynęt, jak wiadomo, jest spora. Łowimy również często na woblery. Tutaj przykład takiego właśnie woblera, na który łowimy. Przynęta, która schodzi na około 1,30 m głębokości. Bardzo ładnie pracuje w wodzie. No, praca naprawdę żywej rybki. Fajna, skuteczna. Przyjemnie się nią łowi. Co ważne, nie plącze się podczas rzutu. Tutaj jest i inny odpowiednik. Różni się tylko tym, że nie ma steru. Też piękna, przepiękna praca. Również na nią często łowimy. Łowimy również na tradycyjne woblery. Proszę bardzo, przykład jednego z nich. Pracuje na około 1,5 metra. Z gum to jeszcze oczywiście warto spróbować na wynalazki. O, na przykład na takie coś. Gripper uzbrojony w skrzydła Twistera z produkt firmy Mikado. Jeżeli drapieżniki są ospałe, warto taką przynętę zastosować. Może akurat coś się sprowokuje do brania. W tym wypadku dobrze byłoby wyposażyć się jeszcze w przedłużkę, w dozbrojkę. Gdzieś widać, że hak jest krótki. Próbowałem łowić szczupaki na takiego kajtacha z główką 8,5 g, ale przezbrajam się. Chcę założyć jakąś przynętę boleniową. Tutaj na tych główkach wzdłuż napływu są takie łaszki wypycenia i może wzdłuż tych łach boleń ganiać. Spróbuję założyć przynętę Andrzeja Lipińskiego, fanatyka. Widziałem, że koledzy na Facebooku publikują jakieś zdjęcia, że łowią na te woblery. Zobaczymy, jak się sprawdzi. 15 gram. Fanatyk. Pozbyłem się przy okazji stalki, bo na balenia oczywiście stalka nie jest potrzebna. Nie chcę, żeby mi przeszkadzała. Dobra, spróbujemy. Tak jak mówiłem wcześniej, mam tutaj napływ, przy którym jest łaszka taka fajna. Przy niskiej wodzie ją widać. I wzdłuż tej łaszki będziemy tutaj próbować złowić tego bolenia. Muszę dostosować hamulec odpowiednio, bo przy boleniu musi mieć troszeczkę luźniej. Bo te jesienne bolenie mocno biją. Nie chcę, żeby mi zerwał zestawu. Muszę zmienić miejsce, bo czuję, że rzuciłem prosto na łachę. Puszczam przynętę do dna i wolnym tempem, nie takim jak latem, zaczynam zwijanie. I jest boleń. Tak. Dobrze, będzie ciężkie wodowanie, bo niska woda, znaczy wysoka woda. No, fajny bolenik. Tylko, że mi tu w te krzaki nie wszedł. Nie mam woderów. A nie walczy, żeby tylko nie szedł. Bo nie wiem, jak siedzi. No, wobler na kotwicę ma tu. Tak, ale wobler jest na wierzchu cały. Widzisz, żeby mi tam nie poszedł. Nurt. Ładny, ładny. To weź tam, przyciągnij go właśnie na bok. Spróbuję go tam. Tutaj, gdzie będzie można go lepiej wyholować. Jeszcze obejdę. O, tutaj będzie lepiej. Zdecydowanie. Ale silny boleń. No i silna ryba to. Dobra, spróbuję go jakoś tutaj wyciągnąć. Na rękę mi trochę. Chodź, Boluś. Jeszcze walczy. Patrz, jaki silny. Jesienny boleń. Ten był napływowy.
Delikatnie go tu powychaczam. Odrzański jesienny boleń. Na pewno ma 60 parę centymetrów. Fajny, ciężki, gruby. Dobra, wypuszczamy go. Paweł próbuje cały czas za szczupakiem. Ja się przyzbroiłem do bolenia. Będziemy próbować. Póki co teraz wypuszczamy tego bolenia. Rośnij. Wybierając się na jesienne łowienie boleni, zabieramy ze sobą typowe przynęty letnie, tak jak właśnie jak Trill firmy Salmo. Różnica pomiędzy łowieniem na takie przynęty w lecie, a teraz na jesień polega na tym, że przynęty prowadzimy zdecydowanie wolniej niż latem i nie prowadzimy przynęty przy powierzchni wody, jednakże opuszczamy ją jak najbliżej dna. Najlepiej opuścić wtedy przynętę do dna, poczekać aż spadnie i rozpocząć zwijanie ze średnim tempem. Jeżeli pamiętacie z letnich wypadów nad rzekę, gdzie są łachy na danym łowisku, wówczas posyłajcie przynęty na te łachy. Wobler będzie skakał Wam pod nie, będziecie to doskonale czuli. Tam nie ma zaczepów, nie ma obaw, że przynęta osiądzie na stałe. I najczęściej branie ryb zaczynają się w momencie, gdy przynęta schodzi z łachy na głębszą wodę. Wówczas boleń nie atakuje. Jesienne łowienie boleni jest specyficzne. To nie są na pewno ryby pierwszych rzutów. Tutaj jednak trzeba się uzbroić jeszcze większą cierpliwość i skrupulatnie obławiać miejscówki, nie poddawać się. Kilkadziesiąt rzutów, to można powiedzieć, że to jest minimum na określonym łowisku. Ja jak idę na wyprawę na bolenie jesienne, to zakładam przynętę boleniową i mam założoną stalkę. Tomek znowu inaczej, zawsze stalkę ściąga. Mówi, że mu to przeszkadza, jest mniej brań. Ja nie wiem, ja tam podchodzę do tego tradycyjnie. Jak mam uderzyć, to uderzę. Innym sposobem łowienia, tak zwaną techniką opadu, jest szuranie po dnie, czyli tak jak poprzednio, posyłamy przynętę przed siebie, czekamy aż opadnie do dna, patrzymy właśnie na sztówkę, czy to, jak to wygląda, czy linka się zbudowała i wówczas zwijamy przynętę, nie podbijając kijem. Zaczynam tutaj od warkocza, tak naprawdę lepsza miejscówka będzie napływ, ale po kolei. Warkocz też zrobimy. Ja zmieniłem przynętę Fanatyka na takiego dżerka boleniowego, ponieważ Fanatyk już został w odmętach Odry. Próbuję łowić na to. Szczupaki dzisiaj nie za bardzo chcą współpracować, tylko ten mały sikut, którego tam przyhaczyłem, który próbował, ale się zahaczył. Nic na razie większego, nie mieliśmy drań. Jeszcze czekamy na tą prawdziwą taką jesień z przymrozkami. To może wtedy te grube się ruszą. Teraz próbujemy z oboleniem ciągle, ale też na razie tylko jedna sztuka. Nic się nie dzieje. Jeżeli chodzi o łowienie boleni, ta łacha idzie wzdłuż dwóch główek, to fachowo nazywa się to przykosą. Obawiajcie, jakie przykosy, tam gromadzi się drobnica, tam koło tej drobnicy żerują drapieżniki. Warto obławiać takie miejsca nad rzeką. Na jesień ogólnie, jeżeli chodzi o łowienie boleni dalej, to nie widać efektownego żerowania tych ryby w przelewie. Ale te ryby są na pewno jedzą i trzeba próbować cierpliwie wytypować sobie miejscówkę i łowić. No niestety na to nic nie bierze. Zmienia z powrotem na gumę i spróbuję ze szczupakiem dalej. Przy szczupaku oczywiście staleczka. Zakładam główkę 8,5 grama, ponieważ mimo podwyższonego stanu wody tu między główkami jest płytko dosyć. Szukam Woblera boleniowego, spróbuję na bolenie. Szukam Fanatyka, ale też nie mogę zobaczyć. A to nic, spróbuję na Hermesa. To też jest dobra przynęta na jesienne bolenie. Rzucić, czekać, spadnie do dna, powoli w toni. Ono fajnie lusterkuje. Tu ma stalkę, bo za tymi przynętami to najczęściej też bardzo lubią je atakować szczupaki i nie ma co ryzykować. Przed przystąpieniem do łowienia
przeciągnijcie przynęte w wodzie i zobaczcie, czy dobrze chodzi, czy gdzieś się nie wykłada na boki. Jeżeli się wykłada, to trzeba ustawić oczko. Czekamy, aż przynęto opadnie. Przy końcu musicie przyspieszyć zwijanie, bo to najczęściej leżą jakieś kamienie. Tutaj są największe zawady i musicie uważać, żeby nie stracić przynęt. Jak wiecie, jesień rządzi się swoimi prawami. Nie zawsze są ryby. Powiemy tak, że jeżeli na ekipę ktoś złowi rybę, to już jest sukces. Wiadomo, że jesień to można liczyć na większe sztuki, na rekordowe okazy wręcz. Ale nie zawsze jest dzień taki, jaki byśmy się spodziewali. No podobnie było u nas. No, Tomek jakiegoś bolenia wyciągnął, miał szczupaczka. Ja niestety nie miałem żadnego kontaktu z rybą, żadnego. Ale dzień i tak uznajemy za udany. Bardzo fajnie, przyjemnie. Czekam na pierwsze przymrozki. Mam nadzieję, że wtedy już będzie wtedy dużo, dużo lepiej. Tymczasem pozdrawiamy serdecznie i do następnego odcinka. Cześć!